Wywiad z Krzysztofem Pokorą, prezesem zarządu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grudziądzu, kandydatem z ramienia PSL do Sejmu, przeprowadził jak zwykle w Odzmierzchu do Świtu Piotr Wasiak dla egrudziac.pl. Zapraszamy na wywiad. Dzień dobry, witam Państwa, Piotr Wasiak z tej strony. Na rynku Starego Miasta w Grudziądzu, w kawiarni Odzmierzchu do Świtu, przy tej, no, nie za ciekawej pogodzie. Moim Państwa gościem jest prezes zarządu PSL w Grudziądzu, członek zarządu wojewódzkiego PSL oraz sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz pracownik przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, pan Krzysztof Pokora. Witam pana serdecznie. Witam pana serdecznie, witam państwa serdecznie. Panie prezesie, pytanie związane z nadchodzącą, a w zasadzie już trwającą kampanią wyborczą i wyborami, które odbędą się w październiku do Sejmu. Zawiedziony pan z tego 12 miejsca, które daje panu Polskie Stronnictwo Ludowe na liście wyborczej? Muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie pan użyciem słowa zawiedziony. Muszę panu powiedzieć, że ja się czuję wyróżniony, że w ogóle na tej liście się znalazłem, z tego względu, że udział w wyborach traktuję jako naprawdę wielkie wyróżnienie. Samych członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie kujawsko-pomorskim jest około 5000, więc znalezienie się w takim elitarnym gronie traktuję jako wyróżnienie. Panu chodzi zapewne o miejsce 12. Powiem panu w ten sposób, że tak jak powiedziałem na wstępie, czuję się wyróżniony. Nie uważam, abym był lepszy od kogokolwiek na tej liście. Nie uważam również, że jestem gorszy od kogokolwiek na tej liście, więc każde miejsce przyjmuję jako dobre. W momencie, kiedy była rozmowa na temat, w ogóle propozycja padła, że żebym kandydował jako przedstawiciel tutaj jeden z dwójki z Grudziądza, powiedziałem, że dziękuję za propozycję i w żaden sposób nie będę zabiegał o miejsce na liście i tego nie uczyniłem. Przyjąłem to miejsce z pokorą, także ja jestem naprawdę szczęśliwy, że w ogóle jestem na tej liście. A jeśli ktoś będzie chciał mnie znaleźć, ktoś będzie chciał skreślić, powiedzmy zagłosować na mnie, nie ma znaczenia, czy ja będę 5, 25 czy 12. Także dla mnie nie ma znaczenia miejsce. Jestem szczęśliwy i dumny, że na tej liście się znalazłem. Tak, tylko musimy wiedzieć, że te listy wyborcze są pewnym kluczem układane. No, pan jest pierwszym kandydatem z Grudziądza, dopiero na miejscu 12, później 15 miejsce zajmuje pani pastuszka Anna, owczarz Andrzej 21. Istnieje obawa, że żaden Grudziądzanin z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dostanie się po prostu do Sejmu. Znaczy tak, taka obawa istnieje przy każdej liście, przy każdym ugrupowaniu, że żaden przedstawiciel Grudziądza nie dostanie się do Sejmu. Jest tylko pytanie, na kogo będą głosowali Grudziądzanie, bo u nas jest moc elektoratu, że się tak wyrażę, prawie 78 tysięcy, czy ponad 78 tysięcy osób uprawnionych. Gdyby tylko zechcieli Grudziądzanie głosować patriotyzmem lokalnym, moglibyśmy mieć 3, 4 czy 5 nawet przedstawicieli z Grudziądza. Także tutaj nie ma jakiejś reguły, jeśli chodzi o miejsca. To, że zmierza pan do tego, że z reguły pierwsze, drugie czy trzecie zależy od siły partii, miejsce wchodzi do parlamentu. Tak, ma to swoje przełożenie, ale również z innego powodu. Niekoniecznie miejsce na liście decyduje o tym. Jakaś taka sztuka układania list wyborczych sprowadza się do tego, że również gdzieś tam osoby, czy obecnych parlamentarzystów, czy inne osoby bardziej znane, gdzieś tam umieszczane są na początku i to później się mówi, aha, dostał się do Sejmu, bo był na pierwszym miejscu. A może inaczej, był na pierwszym miejscu, bo był najbardziej znany. No, w ten sposób to odwróćmy. Pan wspomniał przed chwilą o tym patriotyzmie lokalnym, a do mnie dochodzą takie słuchy, że mieszkańcy już są zmęczeni postawą naszych posłów, którzy nas reprezentują właśnie w Sejmie. Co by chciał pan powiedzieć tym ludziom? Jak ich zachęcić, żeby jednak postawili krzyżyk na kandydata z Grudziądza? To, że raz ktoś jest niezadowolony, no to najprościej jest powiedzieć, że na złość babci nie zjem śniadania, prawda? Babci się nic nie stanie, ja będę chodził głodny, więc tutaj jeśli raz się coś nie udało i jestem z czegoś niezadowolony, powiem w ten sposób, nikt nie rozumie problemów lokalnych bardziej niż miejscowy przedstawiciel. Tu musimy jeszcze rozgraniczyć, jeśli powiedział pan wcześniej, że mieszkańcy są może nie do końca zadowoleni z postawy grudziąckich posłów. Nigdy tak nie ma, że są wszyscy zadowoleni i musimy się nauczyć jednej rzeczy, że kwestie ulicy, czy pracy, czy spraw lokalnych tego poseł nie załatwia. Posłów wybieramy w innym celu, więc jeśli jesteśmy niezadowoleni, bo jakaś ulica została niewyremontowana, czy jakaś sala niepostawiona, czy jeszcze coś innego lokalnego, nie taka rola posła jest.
Ale często się liczy mimo wszystko na jakieś tam wsparcie, chociażby mentalne posła, a jego podobno nie ma, tak twierdzą przynajmniej mieszkańcy. Ale wracając do poprzednich wyborów, wyborów samorządowych, startował pan wtedy z ramienia PSL, próbował pan, prawda, zdobyć głosy wyborców, chciał pan zostać prezydentem Grudziądza. No nie udało się, ale po wyborach zebrał pan pozytywne opinie bardzo wielu komentatorów, między innymi Paweł Witkowski, taki grudziądzki bloger, napisał o panu, że prezentował spójne i logiczne postulaty i propozycje. Też Paweł Witkowski stwierdził, że sprawia pan wrażenie, że wie, co mówi. Takie opinie uskrzydliły pana, dodały trochę otuchy? Powiem w ten sposób, że takie opinie są zawsze krzepiące. Inaczej. Wróćmy rok wcześniej, a za chwilę wrócę do odpowiedzi. W momencie, kiedy rok przed wyborami dyskutowaliśmy, kogo wystawimy w wyborach, mówię w gronie członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grudziądzu, kiedy ustaliliśmy, że będzie to moja osoba, obiecałem członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego, że nie wiem, jaki wynik zdobędę, bo trudno było się odnosić do wcześniejszych wyborów. Wystawialiśmy kandydata po raz pierwszy, ale obiecałem jedno, że nie będziecie się za mnie wstydzić. Mam nadzieję, że słowa dotrzymałem. A teraz wracając do tego, że wiem, o czym mówię. Jeśli o czymś nie wiem, na czymś się nie znam, to staram się nie zabierać głosu, a jeśli już chcę zgłębić się w temat, staram się zasięgnąć, czytać literaturę fachową, ewentualnie skontaktować się z fachowcem z danej branży. I z reguły jest to więcej niż jedna osoba, bo jeden komentarz czy jedna ocena może być mylna. Także faktycznie staram się wiedzieć, o czym mówię. Tematy gospodarcze nie są mi obce, fundusze unijne czy kwestie samorządowe. Także chyba faktycznie staram się wiedzieć, o czym mówię. A propos zeszłych wyborów, czy pan również w tych, jak i w poprzednich właśnie będzie liczyć na ten elektorat negatywny? Tak, w zeszłym roku pan się wypowiadał o elektoracie, który może być zawiedziony z postawy Andrzeja Wiśniewskiego czy Roberta Malinowskiego. Na jaki negatywny elektorat pan teraz pan liczy? O, tu się z panem muszę nie zgodzić, panie redaktorze. Pan coś gdzieś wyczytał z tej mojej wypowiedzi, to prawda? Na stronie internetowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To był udzielony wywiad dla jednego bodajże z portali internetowych i tam było właśnie pytanie dotyczące chyba tego, że jestem nowicjuszem w wyborach i tak dalej. Powiedziałem, że to jest i minusem, i plusem, o ile dobrze pamiętam, że pewien plus ma i Robert Malinowski, i Andrzej Wiśniewski, ale mają również to, że mają elektorat negatywny. Nie liczyłem na elektorat negatywny wyłącznie, tylko powiedziałem, jakie oni mają plusy i minusy i co jest moim atutem i co jest minusem w tych wyborach. Także absolutnie nie liczyłem na elektorat negatywny. Na kogo liczę? Liczę na tych wyborców, którzy cenią sobie szczerość, bo starałem się zawsze tak postępować i postępuję, aby móc ludziom w oczy spojrzeć, którzy cenią sobie podejście bardziej takie gospodarcze, a nie takie bicie piany dla bicia piany. Być może gdybym używał takich górnolotnych haseł, kilka punktów procentowych by to przyniosło. Ale ja uważam, że należy mówić prawdę. Ja z naszego miasta się nie wyprowadzam i nie będę posuwał się do pewnych rzeczy, które uważam za nieprzyzwoite w trakcie kampanii wyborczej, bo wielu polityków usprawiedliwia to, powiedziałem to, bo zrobiłem, bo była kampania wyborcza. A co? To jest jakieś rozgrzeszenie? Nie, ja uważam, że sprawami gospodarczymi powinniśmy rozmawiać z tego względu na temat spraw gospodarczych, bo to decyduje o poziomie życia mieszkańców i na tym powinniśmy się skupić w kampanii wyborczej. Jakie konkretne postulaty w takim razie? Bo właśnie widzowie proszą nas o konkrety. Obawiają się, że wszystko, co mówią kandydaci, którzy starają się o mandat poselski, mówią tak trochę okrężnie i mało konkretnie. Więc może pan jako pierwszy teraz powie o konkretach. Nigdy nie uciekałem od konkretów i zawsze uważam, że łatwiej jest mi się poruszać na polu konkretów, cyfry, liczb i tak dalej, bo dobrze się w tej materii czuję. Jeśli ktoś nie zna faktów, to tak jak pan powiedział, ucieka od tematu. Ale porozmawiajmy o naszym podwórku, tak samorządowo. Co by tu się zmieniło, gdyby pan został posłem? Jakie zmiany, jakie postulaty, w czym pan pomoże naszym mieszkańcom?
co się może zmienić wśród naszych mieszkańców, dla naszych mieszkańców w momencie, kiedy ja będę posłem? Tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, po pierwsze gospodarka głupcze, hasło Billa Clintona i starał się tak postępować, więc ja powtarzam po raz kolejny, po pierwsze gospodarka głupcze. Nie zmieni się poziom życia mieszkańców, jeśli będziemy mieli ponad 20% bezrobocie i jeśli kilkadziesiąt procent naszych mieszkańców będzie pracowało za najniższe wynagrodzenie, jakie im przysługuje. Więc należy zmniejszyć bezrobocie poprzez chociażby dotacje dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, dotacje dla osób chcących zatrudniać osoby bezrobotne. Trzeba stworzyć takie prawo, znaczy stworzyć, zmieniać bariery, które przeszkadzają przedsiębiorcom w zatrudnianiu, czyli jakieś tworzenie zachęt, ograniczenie bezrobocia, to jest ten kierunek, w którym należy działać, żeby najpierw podnieść stopę życia i zwiększyć dochody mieszkańców. I mówi pan o tym, żeby zlikwidować bezrobocie, albo przynajmniej w jakimś stopniu je zmniejszyć, ale mówi pan też ładnie, jak to zrobić, ale tak bardziej namacalnie, bardziej obrazowo jeszcze dla naszych mieszkańców? Bardziej obrazowo, powiedzmy w ten sposób, lobbying na rzecz naszego regionu. Mówię o tym pozytywnym lobbingu, chociażby dlatego, że dużą rolę może odgrywać tutaj choćby Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w przekazywaniu środków. Siłami samorządowymi nie jesteśmy w stanie wyjść z tego dołka, który odczuwamy od 20 kilku lat. W Grudziądzu padły największe zakłady pracy i bezrobocie w tych najcięższych czasach dochodziło do 35%. Z reguły mieliśmy prawie dwa razy takie duże jak w kraju, więc współpraca z samorządem lokalnym, z samorządami lokalnymi, musimy pamiętać, że okręg wyborczy to jest całe, prawie że całe dawne województwo toruńskie i wrocławskie, więc poseł nie jest tylko tutaj na podwórku grudziąckim, więc taki pozytywny lobbying i działania zmierzające do, tak jak powiedziałem, ułatwienia życia gospodarczego, jeśli chodzi o przedsiębiorców. A gdy już stanie się pan posłem, będzie pan zasiadać w ławach poselskich, będziemy widzieć pana na mównicy czy nie? Bo trochę tutaj jest takie rozgoryczenie naszych mieszkańców, że jednak naszych posłów nie widać na tej mównicy, a tak fajnie by było, gdyby oni by tam byli. Zdaję sobie sprawę, że Grudziądzanie by tak troszeczkę cieplej na serduszku mieli, gdyby czy bardziej medialni byli nasi posłowie. Chociaż nie to decyduje o poziomie życia Grudziądzan. Ja zdaję sobie sprawę, że fajnie by było powiedzieć, a to nasz poseł w Grudziądzu, czy nasza posłanka. Jest to chyba potrzebne nam wszystkim i nigdy nie miałem oporu przed występami publicznymi, również nie byłoby oporów w Sejmie. Druga sprawa, że żeby wychodzić na mównicę, to trzeba wiedzieć w jakim celu. Nie po to, żeby pokrzyczeć, czy ją zablokować, tylko coś konkretnego, żeby wnieść. No tak, jest pan konkretny, bo o tym już rozmawialiśmy. A jak w takim razie poprowadzić skuteczną kampanię? Miesiąc pozostał. Skuteczną kampanię to się prowadzi każdego dnia. Jak ktoś mi mówi, że rozpoczyna się kampania wyborcza właśnie, bo prezydent ją ogłosił, no to nic bardziej błędnego. Kampanię wyborczą prowadzi się następnego dnia po zakończeniu wyborów, czyli swoją postawą, działalnością na rzecz mieszkańców, na rzecz okręgu wyborczego. Także w ten sposób kampania wyborcza przebiega. To nie jest taka wizja bardziej bajkowa, bo wiemy, jaka jest rzeczywistość. Telewizor i plakat, to do wyborców przemawia, a nie to, co osiągnęli na dobrą sprawę posłowie czy kandydaci. Jest to troszeczkę winą dziennikarzy. Taka jest prawda. Dlaczego? No, dobre informacje się źle sprzedają, prawda? Nie pokazujecie państwo, nie mówię tutaj akurat do mediów internetowych czy do lokalnych mediów, bardziej to się ma do mediów ogólnopolskich. Nie pokazujecie państwo tych posłów pracowitych. Nie pokazujecie tych, którzy siedzą, pracują, mądre ustawy gdzieś tam tworzą. Częściej pokazujecie tych ze świńskim ryjem i tak dalej, bo to się dobrze sprzedaje. I nie dziwmy się później, że mamy takich posłów, jakich mamy, jakich się w pewien sposób lansuje. Dobremu posłowi, pracowitemu, schowanemu gdzieś tam za swoim biurkiem jest ciężej się przebić. I tutaj ma pan rację, no telewizja, prasa, radio, w ogóle media są w stanie wykreować, tak jak każdy marketing, jak każda reklama, towar w środku średni czy byle jaki, opakowanie ładne i często kupujemy w sklepie. Jak ja to żartobliwie mówię, że nabrał starego misia na sztuczny miód.
Tak to wygląda w kampanii bardzo często, że nabiera się stary miś na sztuczny miód. W takim razie jak chce pan się sprzedać? Sprzedać? No brzydko to brzmi, ale jest to prawdziwe. Bo nie ukrywajmy, chce pan zostać posłem, tak? Zdaję sobie sprawę, że nie wystarczy tej pracowitości, trzeba i troszeczkę tego marketingu takiego i reklamy. Prawda jest taka, że... To będzie ten marketing? Będzie ta reklama? Znaczy się, pierwsza reklama rozpoczęła się już wczoraj od ogłoszenia na stronie Telegazety. Są zamawiane materiały wyborcze, plakaty, ulotki. Będą one wydrukowane po losowaniu jutrzejszym, gdzie już będziemy mieli wszystkie informacje, bo pozycję, tak jak bym powiedział, znamy. Ona jest znana od momentu rejestracji, a jutro będą rozlosowane, czyli w piątek 9, dobrze mówię, 9, jutro jest numery dla poszczególnych komitetów i wtedy będą materiały wyborcze, skorzystamy z miejsc do wywieszenia plakatów. Będą roznoszone ulotki do skrzynek listowych, czego mieszkańcy za bardzo nie lubią, no ale jest to jakaś forma kontaktu. Również w centrum miasta będę osobiście rozdawał ulotki i rozmawiał z ludźmi. A Polskie Stronnictwo Ludowe, jakiś happening? Panuje każdego kandydata, o to pytam. Nie wiem dlaczego, ale może brakuje w Grudziądzu właśnie takiego happeningu z prawdziwego zdarzenia, które zorganizowałaby jakaś z większych partii. Wie pan co? No jest to jakiś sposób, prawda, dotarcia do potencjalnego wyborcy, zaprezentowania się w kolorowym świetle. No w kolorowym świetle tak, no to jest to co wszystko, co powiedziałem, taka kampania bardziej medialna, jak pan powiedział, że sam i ja też twierdzę, że jestem człowiekiem konkretnym, jakoś nie przemawiają do mnie, być może i skuteczne formy typu happening i tak dalej. Ja wolę takie twarde działanie, konkretne, to zrobiłem, to chcę zrobić, a takie, mówię, wymachiwanie szturmówką jakoś tak wbrew mojej naturze jest, ja bym musiał się trochę sprofanować tutaj, to jest tak ciężko troszeczkę, więc w tym roku nie planuję. Czyli nie będzie niczego takiego. A jakie szanse sobie daje Polskie Stronnictwo Ludowe w tych wyborach? Jest stały elektorat? Wystarczy, żeby dostać się do Sejmu? A może będzie tych posłów zdecydowanie więcej niż teraz? Jakie oczekiwania? Myślę, że oczekiwania są większe niż mieliśmy do tej pory. Daje nam do tego prawo wynik samorządowy. Mam tutaj na myśli wynik do Sejmiku, nie do poszczególnych rad, tylko do Sejmiku. Jest to wynik gdzieś tam przenoszony, który odzwierciedla jakieś sympatie do poszczególnych partii. Pozwolę sobie zauważyć, że wbrew sondażom, które zawsze nas gdzieś tam pokazują, że prawie pod lodem albo ledwo na cienkiej tafelce, mieliśmy bodajże 16% z kawałkiem, byliśmy trzecią siłą i gdyby zachować pewne proporcje, to powinniśmy zwiększyć ilość posłów w okręgu tutaj toruńsko-wrocławskim. Analitycy ale twierdzą, że mimo wszystko Polskie Stronnictwo Ludowe radzi sobie dużo lepiej właśnie w tych wyborach samorządowych, a nie tych parlamentarnych. Tu się wszystko zgadza, bo wystarczy dokonać takiej analizy tych, którzy zostali w radach różnego szczebla. Zgadza się, że im wyższy szczebel, powiedzmy im większe miasto, tym radzimy sobie troszeczkę gorzej. Być może dlatego, że do tej pory nie bardzo było zwracana uwaga na budowanie struktur w miastach typu, w miastach prezydenckich właśnie, takich jak Grudziądz. To nie jest tak prosto z dnia na dzień przyjść, powiedzieć, zobaczcie, jesteśmy i weźcie na nas głosujcie. Tu się z panem zgadzam. Jeśli chodzi o, wracając do początku pytania, jesteśmy ugrupowaniem, które ze wszystkich ma najwięcej właśnie radnych na wszystkich szczeblach, wójtów, burmistrzów, a jeśli chodzi o wybory samorządowe, to na początku też nam nie dawano zbyt wielkich szans. Okazało się, że odnieśliśmy dosyć duży sukces. Proszę mi jeszcze powiedzieć w takim razie, po wyborach koalicja z kim jest możliwa? Cały czas ta sama rządząca z Platformą Obywatelską, czy może z kimś innym? No i znowu będę twardo stąpał. Ideałem byłoby, gdybyśmy rządzili samodzielnie. Każdy by tak chciał. Mówiłem, że będę twardo stąpał, więc będę twardo stąpał. Zdaję sobie sprawę z tego, że na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Musimy poczekać jeszcze jedne, bądź jeszcze 8 lat do następnych wyborów. Jestem za obecną koalicją z dwóch powodów, albo przynajmniej jeden taki główny.
Wracam do spraw gospodarczych. Popatrzmy na zawirowania, jakie się dzieją na rynkach światowych. Ja się obawiam, że nie wszystko wiemy. Obawiam się dosyć dużego takiego zawirowania spowodowanego przez gospodarkę Stanów Zjednoczonych. To, co u nich się stało miesiąc temu, dwa miesiące temu, to jest takie odroczenie krachu, wydaje mi się, finansowego. I uważam, że ta koalicja, która ma potknięcia, bo ma potknięcia, taka jest prawda, nigdy nie jest idealnie, nabrała doświadczenia, ma kontakty zagraniczne i tak dalej, nie będzie się skupiała na wymianie stanowisk, na wymianie ministerstw, bo taka jest prawda, że każda nowa koalicja to jest wymiana rządzących, będzie przygotowana, nie będzie potrzebowała czasu na zapoznanie się z nową sytuacją, tylko będzie w stanie przeciwdziałać zawirowaniom gospodarczym. Także ja jestem za tą koalicją. A PSL-owi, no w takim razie już w zasadzie otrzymałem odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać. Chciałem zapytać, czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest zadowolone ze współpracy z Platformą Obywatelską? A i nie do końca. Bo trudno jest być zadowolony do końca, kiedy ciężko czasami przybijają się bardzo dobre pomysły. Pamiętamy walkę o zmianę OFE. Najpierw koalicjant się nie chciał na to zgodzić, później się okazało, że jednak to jest sensowne, że te opłaty są pobierane przez fundusze tak naprawdę za nic. Nie ma to powiązania, jeśli chodzi o wyniki. Następna sprawa, jeśli dobrze pamiętam, długą batalię o spready dla tych spłacających kredyty we frankach, to wcale nie jest tak łatwo przekonać naszego tu koalicjanta do pewnych rzeczy. Druga sprawa, że no nie ukrywajmy, no koalicjant niechętnie pozwala nam, żebyśmy my sukcesy gospodarcze przypisywali sobie. To tak lepiej jest to podzielić na połowę albo przypisać je własnemu ugrupowaniu. Także koalicja nie jest łatwa. Są pewne rzeczy robione na zasadzie kompromisu, a jeśli mówimy o kompromisie, no to taka definicja mówi, że w przypadku kompromisu żadna ze stron nie jest do końca zadowolona, więc myślę, że skoro się dogadujemy, trzeszczy od czasu do czasu, ale się dogadujemy, to jest dobrze. Miała być rewolucja w KRUS-ie, a na dobrą sprawę jest jak jest. Nowa ustawa będzie dopiero omawiana w październiku, czyli po wyborach. Co dalej? Jakiej rewolucji w KRUS-ie pan oczekuje? Szczerze mówiąc, to mnie pan tutaj zabił, ale taką tym pytaniem rzecz jasna, bo nie jestem analitykiem i nie znam się, nie jestem ekonomistą, aczkolwiek takiej, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby rolnicy czuli się bezpieczniej i bardziej bogaci. Zażartuję sobie w tej chwili, wiem, że pana zabiłem tym pytaniem. Wiele osób powtarza, że KRUS należy zlikwidować i tak dalej, nie mając pojęcia, jak KRUS funkcjonuje. Celowo panu zadałem to pytanie, mając świadomość, że być może nie zna pan odpowiedzi. Zrobiłem to z premedytacją właśnie, żeby powiedzieć, bo ja też nie do końca się znam na KRUS-ie, nie jestem rolnikiem, nie opłacam KRUS-u, ale wszedłem sobie na stronę KRUS-u, sprawdziłem, jakie są opłaty, kto ile płaci i tak dalej. Pewna reforma się już dokonała i ona się dokonuje sukcesywnie. Także analizując sprawy krusowskie, nie jest to jakiś przywilej. Powiedzmy, że pewne... Ja słyszałem, że KRUS miał przejąć ZUS, ale później obliczyli, że jednak to by było zbyt droga inwestycja. Powiem panu w ten sposób. Będę traktował pewne obietnice poważnie albo deklaracje miesiąc po wyborach, a nie miesiąc przed wyborami. Bo wtedy to tak trochę na wodzie pisane i gruszki na wierzbie, prawda? A wracając do KRUS-u, są pewne grupy, które... Niektórzy nazywają to przywilejami, ja to nazywam tak bardziej specyfiką zawodową. Czy służby mundurowe, czy rolnicy. Te wszystkie, powiedzmy, bonusy, tak to nazwijmy, wynikają ze specyfiki zawodu. To nie są przywileje sensu stricte. Dobrze. W takim razie pozostawmy ten nieszczęsny KRUS, bo nikomu on nie służy, nawet w tej dyskusji. Ja z przyjemnością opowiem na temat KRUS-u, bo to jest taka drażliwa sprawa dla wszystkich. Nie wszyscy znają temat, a tak ładnie, nośnie to wygląda, że zacznijmy rozmawiać o KRUS-ie. KRUS będzie podlegał reformie, taka jest prawda. Dosyć duża grupa rolników płaci już inny KRUS, który ma powiązanie właśnie w zależności od dochodów. Mam tabelę, ale to chyba nie na dzisiaj temat, żebyśmy gdzieś tam tabelę wyciągali i dyskutowali na temat KRUS-u. KRUS należy zreformować choćby z tego względu, że nikomu nie służy, również rolnikom, żeby ktoś im mówił... Ale rolnicy jednak twierdzą co innego.
On będzie modyfikowany, tylko weźmy pod uwagę jedną rzecz. Na dzisiaj 2/3 gospodarstw rolnych, to jest taki przerób dla przerobu, produkują na własne potrzeby. 1/3 rolników osiąga dochód. Weźmy pod uwagę, że tak, że ubezpieczenia płacą wszyscy, w zależności od wielkości gospodarstwa, rolnik również płaci dochód. Podatek dochodowy w podatku rolnym zawartym. Także to nie jest do końca tak, że rolnicy nie płacą. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, panie prezesie, tak już kończąc nasze spotkanie takim miłym akcentem, pan potrafi podobno skupić w słusznej sprawie kilka prywatnych firm, tu akurat chodzi o PIT, i pomaga pan osobom, które przeznaczą 1% swoich podatków na organizacje służące niepełnosprawnym. Cały czas? Jest tak? Nie, no bo rozliczanie podatków się skończyło. To powiedzmy, no muszę zacząć od początku, tak jak i w tym roku będę stał... Rozumiem, że rozliczanie podatku było na początku roku, tylko czy ta inicjatywa pozostała, będzie kontynuowana? Znaczy myślę, że ta inicjatywa już odniosła jakiś skutek z tego względu, że dzięki Państwu, dzięki mediom, czy pisanym, czy elektronicznym, czy telewizji lokalnej, zwiększyła się świadomość mieszkańców, że warto jest ten 1% podatku przekazywać właśnie dla lokalnych organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym. Ja staram się zawsze pomagać osobom wszystkim, a zwłaszcza osobom potrzebującym. Czy to będzie kontynuowane? Nie wiem, czy jest sens to powielać w tej formie. Być może wymyślimy coś innego w przyszłym roku, żeby poruszyć inne grupy, komuś innemu pomóc. Myślę, że na pewno ten temat wróci gdzieś tam przy okazji rozliczania podatku. A na tę chwilę? Na tą chwilę powiem w ten sposób, że ta sprawa z pomocą została zakończona z dniem ostatnim rozliczenia podatków. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jaki to wymiar finansowy miało. Rozumiem. To może chciałby pan coś jeszcze od siebie dodać? Może jakoś zachęcić tych, którzy są jeszcze niezdecydowani do zagłosowania na pana osobę? Oczywiście, że chciałbym z takiej możliwości skorzystać. Przede wszystkim chciałbym zachęcić generalnie wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Zbiorowość taka większa zawsze dokonuje takich rozsądniejszych wyborów. Chciałbym zachęcić dlaczego do głosowania na swoją osobę. No, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja dotrzymuję słowa. Pewnie gdybym wyskakiwał z jakimiś hasłami trudnymi do spełnienia, może gdzieś tam moja popularność by rosła, ale ja naprawdę się z naszego miasta nie wyprowadzam. Ja nadal chcę ludziom patrzeć prosto w oczy, więc jeśli chcecie Państwo mieć przedstawiciela, który zna się trochę na gospodarce, dotrzymuje słowa, dotrzymuje obietnic, bardzo proszę, zagłosujcie na mnie. Świetnie, w takim razie życzę panu wszystkiego dobrego w nadchodzących wyborach. Trzymam kciuki, jak i za każdego kandydata z Grudziądza. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że pan nie zmarł dzisiaj. Nie, no miałem przyjemność, Pracowałem kiedyś w prywatnej firmie tytoniowej, w takim koncernie międzynarodowym. Pracowałem na Zamojszczyźnie, na skraju Puszczy Solskiej i jak rano wstałem i spojrzałem na termometr, było minus 32 stopnie. Praca była prawie na wolnym powietrzu, bez ogrzewania, od godziny 8 prawie że do 24, także dało się wytrzymać. To zupełnie nie ma w ogóle czego porównywać, a kampania wyborcza już trwa, więc z całą pewnością nas rozgrzeje. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Do miłego zobaczenia.